Jeszcze raz to? Tak, od góry. Mówi trochę oddal i na mnie. Ja będę schodził. Dobra, to czekaj, czekaj. Zobaczymy grzejnik. Okej. No dobra, to chyba już. To jest laleczka. Laleczka. Pochodzi z tego to pojazdu. Siemanko, kocury. Witamy w nowym odcineczku. Z kalfem i grzejnikiem. Kto nie widział poprzedniego odcinka, koniecznie zobaczy, żeby wiedział, o co chodzi. Bo chcemy teraz sprawdzić, czy on odpali. To odpalaj. Odpalaj czy nie? Odpalaj. Trzeba otworzyć maskę. A gdzie kulniec? Kulniec Bosza? Nie ma kulniosa Bosza. Łapa wykrzywiona. Ty, odpalić, może on odpali, ale co z tego, że on odpali, jak on nie będzie jeździł? Musimy znowu tu łapę poprawić. A żeby łapę poprawić, to musimy wyjąć naszą chodnicę. Nie, nie będziemy go już gadować, ty. Już nie będziemy? Co ty, odpalił tylko, zobaczysz, czy odpalił w ogóle, o co chodzi. Ale fajnie by było, żeby jeszcze pojeździł sobie trochę. Głupi, głupi, śmieciuk. Pokaż, co masz. To kulniec. Ale ty, silnik jest opuszczony właśnie, więc no, może mi starczyć kabelkę trochę. Potrzymy mi piwo. Odpalasz? Idź, odpalaj. Oto chwila prawdy. Już? No. No! Ma biedę! Ty, ale on odpali jeszcze, wiesz o tym. Czemu? Akumulator jest za słaby. Żeby tu dać mocniejszy akumulator, on by odpalił. Chłopnie się. To co trzeba tu użyć. Ty, ale on kręci. Jakby wiesz, jakby tam... Nie wiem, czy zawory przystawione, czy co, takie owie rzeczy bardziej, nie? Jak te moje. On zawsze tak kręcił. Że tak kręcił na pusto, a dopiero jak się rozruszał, to dopiero jakby wiesz. Jakby musiał kompresji załadować, to w ogóle jest tak totalnie dziwne. Kurde, dobra. To amen. Myślisz? Na co? Na nim się rozwalić. W sumie króciutko, no. Można by było na pych spróbować, tylko no, no że silnik jest opuszczony. No. A za bardzo nie chce mi się go podnosić. No co ty, przesuń, nie ma co kombinować. Mamy za dużo sprzętów do tego. Za dużo sprzętów mamy jeszcze do palania. Czemu stoi gruzowisko? Jeszcze dwa schowane. Dobra, słuchaj, co? Kończymy go. Także słuchajcie, to by było na tyle z Golfika. Z tego odcinka. Z tego odcinka i z tego Golfika. Nie no, z tego odcinka to nie. Jest jedna sprawa, która jakby mnie bardzo nurtuje. No. No i chciałbym w końcu mieć jakby okazję. No. Przejechać się. Dokładnie tak. Jeszcze zanim... Jeszcze nie jeździłem. Jeszcze zanim to, to taki link. Tu koniecznie trzeba sprawdzić to. Zobacz, że on ma zderzak USA. Widzisz? No. To jest USA przecież. Sorry, Calafiori. Dobra, słuchaj. Rogoś by wiedział, co zrobić. Rogoś by wiedział. My nie wiemy. Nie wiemy i nie chcemy już chyba. Dobra. Już wymęczyliśmy go totalnie. No kurde, słuchaj. To jest chyba jedna z najbardziej furek zmęczonych przez nas. No błagam cię, no. Ile dostał kasy? No nie mów, że mało dostał. No, no dużo, bardzo dużo, no. O to chodzi, no. Dobra, więc teraz... Pożegnane wideo golf. Rozrząd zmieniany 134,5 tysiąca kilometra, a tutaj 134 tysiące kilometrów. Chłodnica. Czy to dolot? O, olej. Olej! Dawaj, kac. Zobaczmy, jak pali na świat. Przepraszam, paru impreza po rocznym przypoju. Zobacz, pierwszy raz. Ocen to, ocen to. Powiem ci, auto jest dość przyjemne. Siedzi się w nim wygodnie. Fotele są bardzo takie mięciutkie i dość nowoczesne. A bardzo jak... szarpie w boku. O w mordę. O kurde, to ładnie. Łapa działa? Nie wiem. Nie, nie! Trawer je ty. A to przepraszam, przepraszam. O. Ale ładnie odcina. Ładną ma odcinkę, nie? Kiera fajna jest, sportowa, dwuramienna. Można przełączać kierunki o tak. I tak sobie jedziesz. To jest nowa fura, którą możemy pojeździć i nie naprawić na razie. Więc dawaj dzisiaj więcej katu, mniej gadania. To i dawaj. Obijania się. To dawaj. Po krótkiej przerwie technicznej wracamy znowu z nowymi
rzeczami. Pokaż, co tam masz. Co, chciałbyś tak coś mieć? No, chciałbym. Nie każdy to może mieć, nie każdy, tylko ten, kto zamówi na motokot.pl. Dokładnie. Wbijacie tam, zamawiacie takie coś i macie sztosa generalnie. Ugółem całe te. Ta czerwień mi się podoba. Ciebie, ty nie masz taki jak ja, ale masz taki coś. No ja mam taką akurat. Też jest przyjemna, fajna taka na taką pogodę jak teraz. Przewiewna. Wracamy do tej pury. Nie jest ciepło, kurna, nie dam rady siedzieć na tym fotelu. Marzy? Nie katuj, bo będzie jak z golfem. Dobrze idzie, no. A jak idzie, no i co? Trochę przerywa od czasu do czasu. Tak, żeby nie skręcało, to tak. Jest taki luz. Tak już skręca trochę. No ale duży jest, duży jest, no ale kurna, trzymasz prosto, to jedzie prosto, no. Ojojojoj. Najpierw trzeba spalić laka. Sprawdzić. Jak to się odpycha? Znaczy ty musisz trawić, bo w sumie no tak. Ja już testo... Jest mało trochę wiatru z przodu, ale to nic, no spalimy tyle ile się da, a następnym razem będzie na grubo. Podstawowa sprawa, do odciny na wsteku. Do odcięcia! Pokaż co potrafisz, Nubira! Nexia, kurde! I co? Trochę chyba na to próbowałem brać. Ale tu jest grubo. Ale wydziera asfalt, ty. Ale smali kapora. O! Jezu, ale to smali! I co? O, panie, ale smali. Jeszcze raz. To uzależnia, mówią. Spróbujcie raz. Nie będziecie chcieli przestać. To jak z jedzeniem kebabów. Normalnie na dwa koła, co? Dwa kółka smali, o! Hyc, tak jest. Ale stabilna była, skubana. No. Skubana była tak stabilna, ty. Tylko tak, o, kierę trzymasz taką, nie? I koniec. Wuja piszczy i tyle w tematy, człowieku. Nie czai się. Ale ma mocy, ty. Skubano, Beskidu ma mocy dużo, nie? Nie wiem, czy dużo, ale ma, no. Jest. Jedna z mocniejszych furek. No. Coś się będzie działo. Czy jesteś na to gotowy? Łapię się tutaj. Za rączkę strachu? Dawaj, kurwa, to się zabra dobrze. Skubana, zapomniałem, że sedany dobrze latają tymi bokami. Skubana. Dawaj, w słup. Kurna, ale mieli te. No mieli. Gubi trakcję. Czekaj, stój, zatrzymaj się. Słynne miejsce. Porządnie, na ogniu. Tam było. O tutaj golf wleciał. O tam, o. I później wyjeżdżał. Zobaczymy, czy Nubira... Nexia. Czy zrobi to samo. Ta kiera to jest mylna strasznie, nie? Ciężko w ogóle. Pewnie znowu mi się pomylą ręce i znowu wpakuję się do rowu. No ale... Postaram się zrobić to ogniem, ale tak... Zachowawczo, że tak to ujmę. Pikuś. Jedzie. O ja pierdziule. Po krawędzi poszedł. Przynajmniej mnie obsypał. Ale... Zachowawczo jechał, zachowawczo, bo miał przed oczami tą akcję z golfem.
Kurde, miała być jedynka. Kurde! To ta kiera jest dziwna, bo widzisz, tutaj są u dołu, co nie? No. A człowiek myśli, że wiesz, załóżmy, kiera jest o tak przekrzywiona, a myślisz, że jedziesz prosto, nie? No. Bo wiesz, bo myślisz, że tutaj jest jakby ten, no. To. No, no. Gównianie, strasznie. Wstaj, dupa. To jest, nie bydło. Nic jej nie trzeba. Ona nawet nie chce więcej, nie? Ona po prostu, wiesz, to dla niej jest normalne, nie? Jak piach się przez szybę przednią sypie, to znaczy, że jest już, można trochę tak zwolnić. Ale na szuterki człowieku jak znalazł, ty, takie boczury idzie sadzić. Tylnią napędówką tak nie robisz, nie? Ujeczka. Dawaj! Ale widać dużo. Dużo widać. Co tam się dzieje? Oj, 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 oj. A gdzie niszczy komuś pole, panie? On jest taki szybki, że nie dążam kamerą. O, tu mnie interesuje. O, tutaj ogniem polecisz. Taka, taka hopka mała jest. Wum. Fajnie, fajnie. Fuck. O, fuck. Fajnie. Fajnie. Pa, 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 jak się kurzył od razu. Fak, nic nie widać, ty. Aż się do środka piach nasypał, gościu. Przez otwartą szybę. Ale fajnie wygląda teraz, ty. Chodź, zobaczysz coś, patrz. O, to tak. Pewnie nie będzie spać się jeszcze. Pewnie nie, no. Dobra, siadaj. Ja ci powiem tak, moja ocena, obiektywna albo subiektywna. No. No bo jeździłem trochę sprzętów, także mogę go nawet ocenić obiektywnie. Sprzęcik jest naprawdę bardzo fajny, godny polecenia i w ogóle i JP i całe te. O. Mocy full. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo to jest sprzęt, jeśli chodzi o przednio napędówki, to jest prawie idealny, nie? Jest sedan, jest dużo mocy, czyli to co lubimy, nie? Smali lak ze wsteka tak jak trzeba. Jedynie co to może faktycznie to co ty mówisz, że ma te luzy na kierownicy, by się przydała kiera sportowa, bo idzie się pomylić z tym takim daszkiem. No i kurde, co tu więcej chcieć, no. No i ten silnik trochę ma luzy, jak się strzeli z klamy. Poza tym nic dobra. Więcej do szczęścia nie potrzeba. Weź tam kutnik przy niej. Jedno zdanie jest, które opisuje tą furę kompleksowo. No. No i czego? Wjeżdża hashtag 2, robi się niebezpiecznie. Ziom jest szalony, znaczy poręcznie. Ale będzie smalił laka tutaj, na piaseczku eleganckim. Mówię wam. Będzie tak smalił laka. Już smali. O, aż się kurzy. Ale da chłop, ale chłop da. Ale da chłop. Powietrze schodzi. Dawaj dolnie napompujemy, bo powietrze schodzi i to dość obficie. No dawaj, jeszcze tu raz wsiadę i no dawaj. To dawaj. A dwójeczka zgrzytnęła elegancko. Najgorzej, że tak się kurzy, kurczę, bele. Kurzy się, że aż nie wiem co. I się kurzy i kurzy i kurzy się, kurzy i kurzy się łuży. Pierdziele, kurna! O fuck! O kurna, nie. To było dobre.
Bo tam w ogóle inaczej jest teraz tam niż wcześniej. Ale tam wywaliło mnie, kurna. Skubany, nie wypadł. A już myślałem, że go gdzieś miotnęło tutaj, bo tak zaczęło, nie wiem, szeleścieć, jakoś kurde trzeszczeć, trzaskać. I myślałem, że kurde gościu wyleciał gdzieś, nie? Ale patrzę, nie, skubany pojechał. I jak? Jest powietrze jeszcze? W sumie to wypadła ta trawa i już generalnie nie syczy i jest. Jedzie chłop. Perspektywa ciut lepsza. Będzie chłop skakał tutaj. Proszę Państwa, motokot hashtag 2 będzie skakał. Jedzie. O kurde! O, ale wjechał skurczy byk! Woo! Ja pierdzielę, kurna mać! O, tak, to jest to. To lubię. Lubię takie chopki. Ale wleciał, skubany. Dobry świr paleta. Nie no, odbił się konkretnie. A przynajmniej tak to wyglądało. O kurna, dobrze. Ja pierdzielę. Rajdowiec pierwsza klasa, normalnie. Chłop się nie czai z tematem. Full maneta, flat out i leci z tematem, gościu. No i czego? No i czego? No i czego? Ty, dobrze się odbił. Dobra, weź to. Przynajmniej huknęło ładnie. Nagramy, jak tutaj będzie leciał. Szumi trochę zboże. Ładnie. Klimacik letni jest. Letniaczek. Dobra, leci. O, kurde, ale poszedł. Skubany! Ładnie! Ładnie się oderło, ale to było takie coś, że on leciał i tak trochę bokiem poleciał nawet, nie? Także no, powiem ładnie, ładnie. Chłop mówi, że on będzie jechał autem. O kurde! To aż tak? No. Ja pierdykam! O! O! Proszę bardzo. O! Proszę bardzo. Hyc! Hyc! O kurde! O! To jest to. Kurde, ta kiera to chyba radzi się połamie. Nie, po prostu puszczę. No nie, ale kurde, ona tak lata. O. Tutaj właśnie fajnie jest. Nie przejeżdżę przez takie rzeczy. Ale się usypiłem cały. Fajne tu dysy. To przez to, jak ja bokiem poleciałem i ziemia się nasypało przez oko. Tego. I wleciało. Kodaczkę. O, kurde, ale Subaryna dobry sprzęt, ty. Wiesz, co chodzi. Wiesz, o co chodzi, 2000 za buty. No i co powiesz? Fajne Subaru. Tylko brakuje mu czegoś. Brakuje tu i tego. Takiego, żeby dupę trzymało. Trzeba to zrobić. Ty, ale powiem ci, że no kurde, jestem zdziwiony. No naprawdę ma dużo mocy, nie? Ma jadu. To jest ważne. To jest ważne, bardzo ważne. Ważny jest też keps. No nie wiem, ja bym chciał powiedzieć, że fajnie wyglądasz w tej koszulce takiej kozackiej. A dzięki. Dostałem ją na motokoty.pl. Na motokoty.pl taką koszulkę? No, nieźle. I okulary, w ogóle komin i czapkę, wszystko tam jest. Nieźle, kozacko. Nie wiem, w ogóle trzeba zobaczyć, czy da się swapnąć ten silnik do poloneza. Jeśli się da, to normalnie swapujemy i człowieku polonez orka. Ostra. No. Żeby to było w polonezie. Dokładnie. Oj. Ale nie jest, no. Także. Takim akcentem się żegnamy z wami. Łapka? Koniecznie łapka, pamiętacie? Dajcie tu łapkę, no. Daj łapkę. Jeśli, łapa w górę jeśli i nie dałeś, to daj łapkę teraz. Jeśli łapkę. Nie subujesz, dawaj też suba. Łapa, sub i jesteśmy kurde kwita, łapa, nie? Łapa. Dobra, trzymajcie się. Pozdro, elo. I na Instagrama wpadajcie też. No. Tam są rzeczy różne.